Święci i grzesznicy. Dzieje papieży. Część czwarta. Gdyby władza Stolicy Apostolskiej znajdowała wyraz w majestatycznych budowlach, niezniszczalnych pomnikach i świadectwach danych jakby od samego Boga, wiara by rosła. Takie słowa wypowiedział na łożu śmierci papież Mikołaj V, opłakując upadek Rzymu. Ginące osady wśród trawiastych, zadrzewionych pagórków, na których leżą w ruinach pamiątki pogańskiej przeszłości. Siedlisko żebraków, schronienie dla zwierząt. Ale wystarczy jedno pokolenie, a Rzym się zmieni, jak całe chrześcijaństwo. Protest i rozłam. Rozpoczął się nowy wiek odrodzenia. Słowa papieża to nie tylko lament. To manifest. Sam Mikołaj zaczął odbudowywać Bazylikę Świętego Piotra. Założył wspaniałą Bibliotekę Watykańską. Jego następcy powiększali zbiory. Jednak wśród przepychu kryje się inny, wręcz hollywoodzki obraz wyuzdania i fałszywych pozorów. Renesansowy Rzym przypominał Waszyngton Nixona. Miasto luksusowych prostytutek na usługach państwa, miasto łapówek, gdzie wszyscy i wszystko ma swoją cenę, a nikomu i niczemu nie można ufać. Rej wodzili papieże. Aleksander VI chlubił się młodziutką kochanką. Truł swoich kardynałów. Obdarzał zaszczytami 9 własnych dzieci. Zmuszał córkę Lukrecję do kolejnych małżeństw, by zaspokoić swoje ambicje dynastyczne. Jego syn Cezar, pierwowzór księcia Machiavellego, dążył do stworzenia rodzinnego imperium z ziem kościoła. Papież udzielał mu ojcowskiej pomocy. Gwardia szwajcarska, której mundury zaprojektował podobno Michał Anioł, to pozostałość po groźnej armii najemników papieża Juliusza II. Całe życie chciał prześcignąć Aleksandra VI. Pod płaszczykiem pobożności krył duszę wojownika. Z zapałem walczył o odzyskanie dla kościoła ziem przywłaszczonych przez Aleksandra i jego ród Borgiów. Leon X był klerykiem jako 17-latek. Kardynałem w wieku lat 13. Kiedy został papieżem, powiedział: Bóg dał nam ten tron, więc się nim radujmy. Radował się bez umiaru. Jego szczodrość w schlebianiu zmysłom nie znała granic. Słynął z wystawnych uczt. Poseł wenecki odnotował, że na jednej z nich podawano do stołu 65 razy po 3 różne dania. W papieskich stajniach był nawet słoń albinos, dar króla Portugalii. Na dworze roiło się od poetów, żonglerów i błaznów. Leon zrujnował państwo. Dlaczego tacy ludzie zasiadali na tronie Piotrowym? Na dwór papieski ciągnęli ambitni klerycy, którzy chcieli zostać kardynałami, zanim złożyli śluby duchowne. To był przede wszystkim wielki, świecki ośrodek naukowy, polityczny i prawny. Duchowni kurii rzymskiej byli prawnikami, pisarzami, historykami. Niektórzy byli pobożni, ale większość chciała zrobić karierę. Spośród nich rekrutowali się kardynałowie, a spośród kardynałów wybierano papieża.
Choć Juliusz II prowadził liczne wojny, znalazł środki na zburzenie dawnej bazyliki świętego Piotra i zatrudnienie gigantów sztuki takich jak Bramante, Rafael i Michał Anioł do budowy triumfalnego pomnika papieskiej wielkości. Był to wiek humanizmu, odkrywania na nowo dzieł autorów starożytności, rozkwitu malarstwa, rzeźby i architektury. Kaplica Sykstyńska miała tworzyć oprawę dla konklawy papieża oraz spotkań i modlitw 200 duchownych, towarzyszących głowie kościoła. To nie tylko święte obrazy. Freski obfitujące w symbole papieskie miały charakter propagandowy. Na tym fresku Perugina Chrystus przekazuje klucze Piotrowi. Papieskie przesłanie jest tu czytelne, choć subtelne. Złoty klucz to symbol władzy duchowej, a złączony z nim prosty klucz metalowy to symbol władzy ziemskiej. Papież, jak Chrystus, włada obiema sferami. Jeśli ktoś wątpi w trwałość idei religijnych w renesansowym Rzymie, niech dobrze się przyjrzy, jak wzrosła się ona z wyrafinowanym humanistycznym obrazowaniem. Arcydzieło Michała Anioła na suficie Kaplicy Sykstyńskiej, stworzone na zamówienie papieża. Oto sztuka, która naucza i cieszy zmysły. Wyidealizowane obrazy ciała ludzkiego służą religii. Chrześcijaństwo jest spełnieniem proroctwa starotestamentowego i wszystkim, co najlepsze w historii i kulturze. A istotą chrześcijaństwa jest głoszenie chwały papiestwa. Rzym stał się stolicą sztuki. Równie ważna rola przypadła nauce. Biblioteka Watykańska, którą odbudował papież Mikołaj V, była największym księgozbiorem w Europie i pozostała nim do dziś. To bezcenna kolekcja tekstów chrześcijańskich i pogańskich. Mikołaj pragnął, mówiąc jego słowami, stworzyć dla pożytku uczonych zbiór ksiąg łacińskich i greckich, godny papieży i stolicy apostolskiej. Na uniwersytetach chrześcijańskich panowała niepewność i przeczucie zmian. U progu XV wieku Marcin V, którego wybrano, by zakończyć wielką schizmę, opracował statut Uniwersytetu w hiszpańskiej Salamance. Nie ufał nauce renesansowej, zwłaszcza jej fascynacji autorami pogańskimi. Jego podejrzliwość nie była bezpodstawna. Wielu myślicieli nowej epoki wyraźnie sprzeciwiało się papieskim naukom. Wiedza renesansowa sięgnęła podstaw wiary chrześcijańskiej. Wśród odkrytych na nowo pism greckich były również zapomniane dzieła wschodnich ojców Kościoła. Niewzruszona w swojej pewności średniowieczna teologia zaczęła chwiać się w posadach. Biskupi, kardynałowie i papieże nie byli przeciwnikami, lecz miłośnikami nowej nauki. Pod koniec XV wieku idee mogły się szerzyć dzięki udoskonaleniu procesu drukowania. Tradycja przypisuje wynalazek prasy drukarskiej Janowi Gutenbergowi z Moguncji. Pierwszą drukowaną księgą w Europie była Biblia, nazwana na jego cześć. Dzięki Gutenbergowi księga opuściła mury klasztorów i bibliotek katedralnych. Świat myśli otworzył się i poszerzył. Książka wkroczyła na rynek.
Uczeni epoki uczynili z wynalazku Gutenberga dobry użytek. Zwłaszcza największy z nich, Erasm z Rotterdamu. Nieślubny syn księdza, wykształcony w szkole klasztornej. Wytrawny znawca łaciny i greki wydawał pierwsze księgi wielkich myślicieli początków Kościoła. Nie był jednak oschłym uczonym z nosem w zakurzonych księgach. Był również najznakomitszym satyrykiem swoich czasów. W pochwale głupoty smagał przesądy ignorantów i zepsucie kleru. Erasm gardził Juliuszem II. Sama myśl, że duchowny może być żołnierzem, napawała go odrazą. Po śmierci papieża Erasm opublikował anonimowo dialog satyryczny Juliusz z niebios wykluczony, w którym święty Piotr odprawia żądnego krwi papieża od bram nieba. Erasm sławił się ciętą satyrą, ale jego wiedza miała poważniejsze skutki niż budzenie śmiechu. Z dbałością o wierność przekazu przełożył na ówczesną łacinę tekst grecki Nowego Testamentu. Jego wersja pisma obnażyła niedostatki wcześniejszego tłumaczenia, które dało podstawy teologii średniowiecznej. W całej Europie z powagą studiowano Nowy Testament Erasma. Pojawiały się poważne wątpliwości doktrynalne. Współczesnym niderlandzkiego filozofa był Marcin Luther. On również zwątpił. Był doktorem Pisma Świętego na małym niemieckim uniwersytecie w Wittenberdze. Jako pobożny mnich biadał nad własną grzeszną naturą i bał się gniewu Bożego. Ulgę i natchnienie dały mu słowa świętego Pawła, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. By dostąpić zbawienia, wywnioskował Luter, wystarczy ufać Bogu. Ta prosta myśl dokonała przewrotu w średniowiecznej strukturze Kościoła. Jeśli zbawia sama wiara, wszelkie dodatkowe działania są zbędne. Relikwie i odpusty to strata czasu. Co gorsza, to groźna ułuda. Ale w roku 1517 w Niemczech kwestia relikwii i odpustów zaprzątała umysły wszystkich wiernych. Arcybiskupowi Moguncji brakowało pieniędzy. Kupił swoją godność kościelną i był zadłużony po uszy. Papież natomiast potrzebował środków na odbudowę Bazyliki Świętego Piotra. Ogłoszono odpust. Arcybiskup i papież dzielili się zyskami po połowie. Datki pieniężne na rzecz kościoła miały przyspieszyć wędrówkę zmarłych do nieba. Sprzedawcy listów odpustowych nawoływali jak przekupnie: wrzuć monetę do mieszka, matka w niebie zamieszka. Arcybiskup miał własną dochodową kolekcję relikwii liczącą 9 tysięcy przedmiotów. Ciała niezliczonych świętych. Kości patriarchy Izaaka. Dzban manny, gałązkę z krzewu gorącego. Elektor Saski, pracodawca Lutra, miał konkurencyjną kolekcję. Zakazał sprzedaży papieskich odpustów świętego Piotra w swoich włościach. Granicą była rzeka. Luter gromił handel odpustami nie tylko z lojalności wobec patrona. W jego mniemaniu było to świętokradztwo. Był przeciwny drodze do nieba na skróty. Ujął swoje przemyślenia w tezy i, według legendy, przybił je do wrót zamkowego kościoła Wszystkich Świętych w Wittenberdze. W ciągu kilku miesięcy, dzięki prasom drukarskim, jego protest poznały całe Niemcy i znaczna część Europy.
W Niemczech ludzie chłonęli nauki Lutra o radykalnym uproszczeniu życia religijnego. Papież Leon X domagał się, by zwierzchnicy Lutra zamknęli mu usta, ale nie kiwnął palcem, by naprawić zło, któremu Luter się sprzeciwiał. W Rzymie nikt nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji. Prosta i skuteczna propaganda antypapieska w postaci rozpraw i obwieszczeń dopełniła dzieła. Rzym tańczył i zwlekał, a w Niemczech rozpadał się Kościół katolicki. Rozpoczęła się reformacja i papieże stracili władzę nad północną częścią Niemiec. Przesłanie Lutra miało wymiar nie tylko duchowy. Protestantyzm oznaczał konfiskatę dóbr kościelnych. Dla rządnych ziemi książąt niemieckich była to nieodparta pokusa. Masowo przystępowali do ruchu i rozdzielali między siebie dobra kościelne. Niemiecki cesarz Karol V był żarliwym katolikiem, więc kraj pogrążył się w krwawej wojnie domowej. Karol rządził znaczną częścią północnych Włoch. Wzorem cesarzy średniowiecznych miał również władzę nad tamtejszym kościołem. Był orędownikiem wiary katolickiej, ale poróżnił się z papieżem. Klemens VII wywodził się z rodu Medyceuszy, dynastii rządzącej Florencją. Jako papież i florentyńczyk nie godził się na politykę Karola. W roku 1527 zaciężna armia cesarska wkroczyła do Włoch. Od dawna nie otrzymywała żołdu. W jej szeregach było wielu zawziętych antypapistów, luteranów. W pierwszym tygodniu maja wojska zajęły Rzym. Żołnierze rozbiegli się po mieście, mordując i gwałcąc. Bito i torturowano księży. Złupiono Watykan. W prywatnych komnatach papieża na obrazach Rafaela żołnierze napisali słowo Luther. Bibliotekę watykańską zamienili w stajnie dla swoich koni. Papież schronił się w zamku Świętego Anioła. Oblegała go armia niemiecka. Żołnierze zebrali się pod papieskim balkonem, miotali przekleństwa i grozili, że zjedzą następcę Piotrowego. Reformacja nie była już tylko pogłoską z Niemiec. Przeszła przez Watykan w żołnierskich butach. Pękła złota bańka renesansu. Przerażający sąd ostateczny Michała Anioła, namalowany po złupieniu Rzymu, bardzo się różni od słonecznych, bogatych fresków sprzed tego wydarzenia. Sacco di Roma, złupienie Rzymu, miało straszliwe skutki dla Kościoła, nawet na najdalszych krańcach Europy. Król Anglii, Henryk VIII, był żarliwym katolikiem. Za zręczny traktat przeciwko Lutrowi papież nagrodził go nawet tytułem obrońcy wiary. Król jednak nie miał syna, dziedzica korony. Pragnął rozwodu ze swoją hiszpańską małżonką, Katarzyną Aragońską, by poślubić młodą damę dworu Annę Boleyn. Tylko papież mógł unieważnić to małżeństwo. Henryk zwrócił się więc do Klemensa VII. Klemens jednak nie mógł udzielić rozwodu, bo był całkowicie zależny od siostrzeńca Katarzyny, króla Karola V, który trzymał papieża i Rzym w żelaznym uścisku. Trzeba więc było szukać innych sposobów uzyskania rozwodu. Henryk zwrócił się do parlamentu o wywarcie nacisku na papieża. Zasięgał też opinii różnych uniwersytetów, które ochoczo twierdziły, że rozwód jest uzasadniony.
Powołał nowego arcybiskupa Canterbury, Tomasza Cranmera, i wymusił na nim rozwód. Chcąc mieć pewność, że nikt nie złoży skargi na Cranmera w Rzymie, skłonił parlament do przygotowania aktu zabraniającego apelacji w sprawie rozwodu. Wreszcie w roku 1534 zwieńczył swoje dzieło aktem supremacji. Ustawą o swoim zwierzchnictwie nad kościołem anglikańskim. Pod koniec lat 30. posunął się jeszcze dalej i doprowadził do kasacji klasztorów w swoim królestwie. Urzędnikom dworskim zlecono wynajdywanie smakowitych skandali, by uzasadnić ten krok. Mnożyły się historie o rozpustnych mnichach, brzemiennych zakonnicach i wszelkich niegodziwościach kleru. W opactwie Tintern było tylko 13 mnichów. To wystarczyło, by zlikwidować klasztor. Majątki kościelne skonfiskowano, budowle sakralne złupiono. Nie oszczędzono nawet ołowianych dachów. Fala przemocy ogarnęła cały kraj. Papież na zawsze stracił władzę nad królestwem Henryka. Reformacja ogarniała coraz większe połacie Europy. Swoistą rekompensatą dla katolicyzmu były obszary Nowego Świata. Renesans to wiek wielkich odkryć geograficznych. Kolumb dotarł do Ameryki. Wyprawy wielkich potęg morskich, takich jak Hiszpania i Portugalia, poszerzyły granice ówczesnego świata. Na nowych ziemiach Europejczycy ujrzeli pradawne cywilizacje, świątynie i krwawe obrzędy, świadectwa wiary w świat pozaziemski i moce nadprzyrodzone. Chrześcijanom bogowie Azteków wydali się dzikimi demonami. Ludy, które oddawały im cześć, należało podbić i nawrócić, a potem złupić i wziąć w niewolę. W odległym Rzymie papież Paweł III potwierdził prawo Indian do wolności i własności. Kościół zmusił konkwistadorów do przyznania, że Indianie to istoty ludzkie, godne i wolne. Jednak stanowisko Rzymu nie mogło zapobiec grabieży i wyzyskowi. Misjonarze mogli tylko chronić tubylców przed losem niewolników, nawracając ich na chrześcijaństwo. Papieże renesansu uważali odkrycia nowych ziem za znak dany od Boga. W ten sposób Pan zadbał o nowe dusze dla prawdziwego Kościoła, by zastąpiły dusze potępionych, którzy zwrócili się ku protestantyzmowi. Kościół, zapewniwszy sobie zwycięstwo na froncie kolonialnym, znów zwrócił się ku Europie. Reformacja go zaskoczyła. W Trydencie, w sercu Alp, na północy Włoch, zwołano Wielki Sobór. Miał zmienić Kościół i powstrzymać marsz reformacji. Co zaskakujące, o tym zgromadzeniu zdecydował papież, który wydawał się wolny od zapędów reformatorskich. Paweł III zdobył bogactwo, władzę i godność kardynała, ponieważ jego siostra była ostatnią metresą papieża Aleksandra VI. On sam miał trzech synów z nieprawego łoża. Ten szczodry patron artystów zlecił Michałowi Aniołowi nadzorowanie przebudowy Bazyliki Świętego Piotra. Wiedział jednak, że Kościół katolicki zginie, jeśli nie dokona się dzieła jego odnowy. Trydent wybrano z rozmysłem. Cesarskie miasto o włoskiej kulturze, nieodległe od protestanckich Niemiec. Przedstawiciele obu stron, ludzie dobrej woli, mieli tam szukać zgody. Różnice były jednak nie do pogodzenia. Kiedy Sobór zebrał się w Trydencie w roku 1545, nie stawiła się tam godna reprezentacja duchowieństwa. Na jego otwarciu było zaledwie 31 biskupów, w tym tylko jeden z Niemiec. Ale duchowni zjawili się tłumnie, kiedy zrozumieli doniosłość tego zgromadzenia.
poruszono zasadnicze kwestie teologiczne dzielące katolików i protestantów. Wyjaśniono, zdefiniowano i potępiono odstępstwa od doktryny. Do głosu doszły nowe siły walczące w imię katolicyzmu. Udzielono im wsparcia. Szczególna rola przypadła byłemu żołnierzowi hiszpańskiemu Ignacemu Loyoli. Ciężko ranny, nawrócił się i został duchownym. Studiował w Paryżu, gdzie zetknął się z Janem Kalwinem. Ignacy zgromadził wokół siebie ludzi, którzy gotowi byli z poświęceniem szerzyć wiarę katolicką i bronić jej przed protestantami. W roku 1540 Paweł III powołał Towarzystwo Jezusowe. Jezuici stali się oddziałami szturmowymi kontrreformacji. Do trzech ślubów zakonnych, ubóstwa, czystości i posłuszeństwa dodali czwarte, bezwzględnego posłuszeństwa wobec papieża. Posługiwali się najnowszymi technikami kształcenia duchowego i przekazywania wiedzy, by nauczać starej wiary. Stosowali nowe metody w nowym świecie. Ignacy był reformatorem, ale już następny papież, Paweł IV, całkiem inaczej wyobrażał sobie odnowę w Kościele. Tuż po swoim wyborze zawiesił obrady soborowe. Na Rzym i Kościół włoski padł blady strach. Jeszcze jako kardynał przekonał Pawła III do stworzenia indeksu ksiąg zakazanych. Dowodził także nowym narzędziem represji – inkwizycją. Kiedy został papieżem, energicznie zabrał się do dzieła. Twierdził, że sam przyniósłby drewno na stos własnego ojca, gdyby ów był heretykiem. Po śmierci Pawła IV Rzym szalał z radości. Tłum biegł ulicami i w uniesieniu otwierał cele inkwizycji, uwalniając więźniów. Na nowo podjęto dzieło odrodzenia. Wznowiono obrady soboru. Przez 10 lat w Trydencie powstawał nowy katolicyzm. W Europie zakładano uczelnie zwane seminariami duchownymi, wylęgarnie kapłanów nowej epoki. Od tej pory biskupi i inni duchowni mieli być wykształconymi, cnotliwymi pasterzami swoich parafii i diecezji. Sobór nakreślił kierunek przemian. Zadaniem papieża była jego realizacja, stworzenie nowego katechizmu i modlitewnika, o co wnosił sobór. Kiedy sobór się zakończył, duchowni padali sobie w objęcia ze łzami radości. Katolicyzm soborowy był poważny i rygorystyczny. Papieże i biskupi kazali zdobić listkami figowymi bezwstydne nagie ciała, malowane na zamówienie ich renesansowych poprzedników. A jednak reformy soborowe były śmiałe i twórcze, a katolicyzm kontrreformacyjny był nowoczesny i pewny swojej siły. Kiedy reforma zaczęła wydawać pierwsze owoce, fala protestantyzmu zatrzymała się, a potem zaczęła się wolno cofać. Papiestwo było ośrodkiem działań kontrreformacyjnych i reform trydenckich. Aktywnie je wspierało. Wszystkie drogi odrodzenia Kościoła prowadziły do Rzymu. Sykstus V był papieżem zaledwie 5 lat, ale jego czasy to esencja katolicyzmu potrydenckiego.
Ten surowy franciszkanin zapełnił więzienia papieskie, oczyszczając Rzym z prostytutek, stręczycieli i złodziei. Podobno mniej było melonów na targu niż głów przestępców wystawionych dla przestrogi na tym moście. Był to nie tylko czas represji, ale i odbudowy. Dziś nad placem świętego Piotra góruje słynny obelisk. Na polecenie Sykstusa V przeniesiono go z cyrku Nerona, by ocalony od zapomnienia stał się dumnym symbolem władzy papieskiej. Papież kazał ozdobić pogańskie pomniki symbolami chrześcijańskimi. Zmienił miasto, zdobiąc nowe place dziełami sztuki klasycznej i renesansowej. Nie była to zmiana kosmetyczna. Rzym i papiestwo przeżywały drugą młodość. Przecięto wąskie, średniowieczne zaułki nowymi ulicami prowadzącymi do bazyliki Santa Maria Maggiore. Sykstus zaplanował swój grobowiec właśnie tu, w sercu miasta, bo papiestwo było znów sercem kościoła. Wszystkie siły w jego łonie były teraz podporządkowane tronowi Piotrowemu. Kardynałowie z niezależnych możnowładców stali się posłusznymi urzędnikami. Wbrew wszelkim rachubom, trudy reformacji umocniły papiestwo. Pod koniec XVI wieku największy monarcha i najpotężniejszy katolik świata mieszkał tu, w Escurialu, w środkowej Hiszpanii, w monumentalnym pałacu o wyglądzie klasztoru. W tym epicentrum światowej potęgi wiara katolicka zajmowała szczególne miejsce. Król Filip II Habsburg odziedziczył rozległe imperium obejmujące Hiszpanię, Włochy, Niderlandy i posiadłości zamorskie. Choć Filip uważał się za najwierniejszego syna kościoła, rzadko prosił papieża o radę i często mu się sprzeciwiał. To on, a nie papież, był zbrojnym ramieniem Boga. Był dzieckiem katolicyzmu potrydenckiego, zdecydowanym nawrócić na katolicyzm wszystkich swoich poddanych i wykorzenić herezję na wszystkich swoich ziemiach. W Hiszpanii echa protestantyzmu były słabe, ale istniał inny poważny problem – islam. Wielki meczet w Kordobie wzniesiono w czasach, kiedy ta wiara dominowała w Hiszpanii. Był wspaniałym symbolem wielokulturowej przeszłości, ale w wieku kontrreformacji obelgą dla katolickiej jedności. Dumna tradycja tolerancyjnej Hiszpanii, gdzie muzułmanie, Żydzi i chrześcijanie żyli obok siebie w pokoju, poszła w zapomnienie. Hiszpańska inkwizycja, powołana przez monarchię i przewyższająca okrucieństwem swój rzymski odpowiednik, stała się symbolem Hiszpanii króla Filipa, trwałym piętnem nietolerancji i zbrodni w imię Boga pokoju.
Z upodobaniem stosowano wymyślne tortury. Dziś to zabytki muzealne świadczące o bezmiarze nietolerancji w poszukiwaniu katolickiej jedności. Przerażająca izba tortur. Filip był równie bezwzględny wobec protestantów w całym swoim królestwie. Okrutne represje hiszpańskie w Niderlandach doprowadziły do powstania i narodzin protestanckiej Holandii. W roku 1588 z papieskim błogosławieństwem Filip wysłał swoją armadę, by siłą nawrócić Anglię na katolicyzm. Flota wypłynęła w odpowiedzi na ścięcie Marii, szkockiej królowej katoliczki, przez jej kuzynkę, protestantkę Elżbietę I. Filip finansował swoje krucjaty dzięki wpływom z bogatych i coraz większych kolonii. W roku 1582 Hiszpanie przybyli tu z Ameryki i objęli te wyspy w posiadanie. Nazwano je na cześć króla Filipinami. Zdobywcy przynieśli tu katolicyzm kontrreformacyjny. Przybyło z nimi 5 mnichów augustianów, zakonu, do którego należał Marcin Luter. Tubylców nawrócono na chrześcijaństwo. Tak narodził się specyficzny katolicyzm filipiński ze swoimi własnymi świętymi i żarliwą pobożnością. Ten posąg podobno oddycha i czyni cuda. Najeźdźcy mieli ścisłe rozkazy Filipa, by traktować miejscową ludność sprawiedliwie i wystrzegać się przemocy. Do dziś Filipiny to jedyny kraj w Azji o przewadze ludności katolickiej. W nowym świecie, dalekim od pradawnych lęków i nowych konfliktów Europy, katolicyzm szerzył się dzięki asymilacji, nie represjom, i po raz kolejny w swoich dziejach rozkwitał. Rozszerzały się granice świata realnego i świata myśli. Zapotrzebowanie na umiejętności nawigacyjne ożywiło naukę o ciałach niebieskich. Kiedyś wierzono, że Ziemia to centrum wszechświata. Astronomia jednak zmieniła wszystko. Mikołaj Kopernik dokonał przewrotu, dowodząc, że Ziemia kręci się wokół Słońca. Swój traktat dedykował papieżowi Pawłowi III. Nie wzbudził jego zaniepokojenia. Nowa nauka była przecież córą astrologii, a papieże, jak inni, wierzyli gwiazdom. Paweł III podejmował ważne decyzje, zasięgając Rady Astronomów. Jednak u progu XVII wieku astronomia usamodzielniła się i dojrzała. Galileusz wpatrywał się w niebo bystrym wzrokiem naukowca przez nowy wynalazek – teleskop. Dla wielu jego wnioski z tych obserwacji były zamachem na odwieczne prawdy. Ta wiedza nie służyła przepowiadaniu przyszłości. Galileusz poparł teorię Kopernika o centralnym położeniu Słońca. Papież Urban VIII przyjaźnił się z Galileuszem i udzielał mu poparcia. Zachowanie papieża było typowe dla wykształconych kardynałów i prałatów pierwszej połowy XVII wieku. I
Jednak inni uczeni, wrogowie Galileusza, złożyli na niego donos. Ponieważ papież chronił uczonego, inkwizycja poprzestała na ostrzeżeniu, by nie zajmował się teologią. Złożył zapewnienie, że idee Kopernika pozostaną dla niego teorią, a nie prawdą absolutną. To zaświadczenie było bardzo ważne, ponieważ Galileusz nie został potępiony. Było to swoiste świadectwo moralności. Bardzo pieczołowicie jednak zapisano, że otrzymał oficjalne ostrzeżenie w imieniu papieża, że nie wolno mu przekazywać tej wiedzy ani uważać hipotezy Kopernika za nową naukę o wszechświecie. Teach or hold as a doctrine the Copernican hypothesis about the world system. Galileusz nie zaprzestał pracy. Nieulękły badał gwiazdy i wysnuwał teorie matematyczne, nadal wspierane przez papieża. Z ultrakatolickiej Hiszpanii, zdumionej pobłażliwością Urbana, napłynęła jednak fala krytyki. W roku 1632 Galileusz wydał cykl dialogów w obronie teorii Kopernika. Świat nauki popadł w konflikt ze światem religijnego autorytetu papieża. Urban musiał działać, ponieważ Hiszpanie wywodzili, że jest wyrozumiały dla heretyków, a Galileusz wyraźnie złamał wcześniejsze rozporządzenie, co mu wolno, a czego nie wolno drukować. Choć Urban usiłował przekazać sprawę w ręce specjalnej komisji, wobec nacisku Hiszpanów musiał chronić autorytet papieski i naukę Kościoła. Nie miał wyboru. Powierzył więc inkwizycji zbadanie, czy Galileusz złamał nakaz, publikując swoje dzieło. W takich okolicznościach zakończył się przyjazny związek papieża z Galileuszem. Galileusza skazano na więzienie i nakazano mu odwołać tezy. Karę zamieniono później na areszt domowy. To wydarzenie stało się symbolem konfliktu między wolną myślą a surowym autorytetem papieskim. Potępienie Galileusza było dowodem ograniczeń barokowego katolicyzmu. Jako patron sztuki jednak Urban nie szczędził sił i nakładów. Szczodrą ręką wydawał majątek na dzieła, które miały świadczyć o wielkości następców świętego Piotra. Na jego polecenie największy rzeźbiarz i architekt epoki, Bernini, stworzył ten imponujący baldachim nad grobem apostoła. Dzieła Berniniego, ekspresyjne, konwulsyjne, gigantyczne, to wiekopomny obraz barokowego papieństwa. Taka gloryfikacja tronu Piotrowego miała jednak wątłe podstawy. W Europie kształtowały się wówczas państwa narodowe i kończyła supremacja papieska. Przez 30 lat, do roku 1648, w Europie Środkowej i Wschodniej szalała wojna o duszę kontynentu. Ale pod sztandarami wiary kryły się przyziemne interesy Francji i jej sojuszników przeciwko stronnictwu Hiszpanii. Trzeźwa polityka zepchnęła kwestie religijne na margines. W nowym, brutalnym świecie nikt nie słuchał głosu papieża, nawołującego do zjednoczenia katolików w obronie wiary. Innocenty wydał bullę potępiającą i unieważniającą pokój westfalski, kończący wojnę 30-letnią. Jego sprzeciw zignorowano.
Przepych Wersalu, Pałacu Króla Francji, przewyższał przepych papieskiego dworu. Roszczenia monarchów katolickich doprowadziły do konfliktu papieża z rządami świeckimi. Ludwik XIV, król Słońce, rządził swoim państwem żelazną ręką. Niemniej stanowczo postępował z kościołem Francji, powołując biskupów, zagarniając dochody, ograniczając kontakty z papieżem. Awinion, dawna siedziba papieży, był nadal własnością stolicy Piotrowej. W rękach Ludwika stał się kartą przetargową. W roku 1664 monarcha zajął miasto. Bezwzględne naciski Francji zmusiły papieża do wyboru francuskich kardynałów chroniących interesy tego kraju w kurii. Walka papieża z królem o władzę nad kościołem przypominała starcie papiestwa z cesarstwem za czasów Grzegorza VII. Teraz jednak stawka była wyższa, bo katoliccy władcy Europy chcieli poskromić Kościół, wykorzystać jego zasoby i duchowieństwo w machinie scentralizowanego państwa. W tej walce papiestwo ponad interesami narodowymi było kulą u nogi. Upokarzającą słabość papiestwa ujawnił rok 1773, kiedy pod naciskiem czterech wielkich mocarstw katolickich – Austrii, Portugalii, Hiszpanii oraz Francji – papież Klemens XIV musiał rozwiązać zakon jezuitów. Ich praca misjonarska przeszła do legendy. Nieśli posłanie wiary od Filipin po Meksyk. Byli rzecznikami podbitych i uciśnionych ludów. W wieku monarchii absolutnej ten głos należało uciszyć, niezależnie od osiągnięć misjonarzy. Nikt nie miał prawa osłaniać poddanych przed monarchą. Unicestwienie zakonu jezuitów przez papieża, któremu przysięgli posłuszeństwo, było najjaskrawszym dowodem sprzeczności w łonie barokowego katolicyzmu. Katolicka Europa przyrzekała wierność następcy świętego Piotra, ale jej królowie niemal całkowicie pozbawili go władzy. Papiestwo w ciszy usuwało się w cień i popadało w zapomnienie. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Dorota Kostyńska. Czytał Maciej Gudowski. Jezu,